Podaj mi radę kąta wewnętrznego pięciokąta foremnego. Wiemy, że w figurze foremnej wszystkie kąty i wszystkie długości boków są takie same. Zaczniemy od podzielenia pięciokąta na trójkąty równoramienne. Czyli jak znajdziemy środek, to łączymy z środkiem wszystkie wierzchołki. Odcinki, które teraz narysowaliśmy, są to promienie okręgu opisanego na tym pięciokącie. Dlatego wszystkie są tej samej długości. Możemy je oznaczyć jako A. W ten sposób cały pięciokąt został podzielony na pięć trójkątów równoramiennych. Skoro są to trójkąty równoramienne, to kąty przy podstawie będą miały taką samą miarę. Czyli ten możemy nazwać alfa i ten również nazwiemy alfa. W sąsiednim trójkącie tutaj również mamy alfa i tu też będzie alfa. Widzimy więc, że kąt wewnętrzny pięciokąta foremnego będzie składał się z dwóch alf. Policzmy najpierw miarę kąta znajdującego się przy środku naszego pięciokąta. Nazwijmy go beta. Widzimy, że w środku mamy 5 takich kątów beta. Pełen okrąg to jest 360 stopni, więc aby policzyć jedną betę, musimy 360 stopni podzielić na 5 części. Dzieląc przez 5 możemy podzielić najpierw na 10 i pomnożyć przez 2, czyli dostaniemy 72 stopnie. Wiemy, że suma kątów w trójkącie wynosi 180, czyli nasze dwie alfy plus beta razem muszą wynosić 180 stopni. Wiemy już też, że beta wynosi 72 stopnie. Podstawmy do naszego równania. I rozwiążmy równanie z niewiadomą alfa, czyli dostajemy dwie alfy. To jest 180 stopni minus 72 stopnie, czyli dwie alfy to jest 108 stopni. Dzielimy na 2, czyli alfa daje nam 54 stopnie. Przy czym w zadaniu pytano nas o kąt wewnętrzny pięciokąta foremnego. Widzimy, że on się składał z dwóch alf, czyli to jest nasze rozwiązanie. Nasze dwie alfy to jest 108 stopni, czyli kąt wewnętrzny pięciokąta foremnego wynosi 108 stopni.